W poprzednim filmiku wyprowadziliśmy sobie wzory na okres i częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, do którego źródło się zbliża, mając dane prędkość źródła, prędkość fali oraz okres, z jakim źródło wysyła swoje impulsy. A nasze wzory wyprowadziliśmy sobie przy pomocy takiego eksperymentu myślowego. Otóż wiemy, że co jeden okres, co tz sekund, nasze źródło emituje nowy impuls. I teraz w chwili t równej 0 wyemitował pierwszy impuls i zastanowiliśmy się, gdzie czoło tego impulsu falowego się znajduje po pełnym okresie, po czasie tz, oraz gdzie w tym momencie znajduje się źródło. I teraz w chwili równej tz źródło wyemituje kolejny impuls. Wobec tego odległość między źródłem a czołem fali wyemitowanej tz sekund wcześniej to jest odległość między kolejnymi czołami fali. A ponieważ biegną one wszystkie z prędkością vf, to możemy policzyć, za ile czasu przybędzie do nas kolejny impuls, jeśli w tym momencie dotarł ten wyemitowany w czasie t0. Czyli innymi słowy, możemy w ten sposób policzyć okres, tak? Bo to, jak często przychodzą kolejne impulsy, to jest właśnie okres fali, no a z tego również częstotliwość. Zróbmy teraz to samo dla obserwatora znajdującego się tu. Narysujmy go innym kolorem. O, dokładnie tutaj się on znajduje. O, i teraz przypominam Ci, w chwili t0 została wyemitowana fala, rozeszła się ona w ciągu czasu tz we wszystkich kierunkach na odległość równą prędkości fali razy ten czas właśnie tz. Z kolei źródło przemieściło się stąd tutaj o prędkość źródła pomnożoną razy czas tz w prawo. I teraz w tej właśnie chwili tz to czoło fali właśnie dotarło do naszego obserwatora, a ponieważ minął pełny okres tz, to kolejny impuls będzie właśnie teraz wyemitowany. I pytamy, ile czasu musi czekać ten obserwator, żeby dotarło do niego czoło tutaj kolejnego impulsu falowego. I ten czas, który znajdziemy, to będzie właśnie okres fali. No to zobaczmy. Odległość między obserwatorem a źródłem to jest ta odległość stąd dotąd. Ile ona wynosi? No to jest promień tego okręgu, czyli prędkość fali razy tz. Dodać jeszcze ta odległość, o którą się oddaliło źródło, czyli prędkość źródła razy tz. Tak, czyli odległość, to jest, napiszmy sobie tutaj, wyciągając przed nawias ten czas tz, tutaj będzie suma prędkości fali i prędkości źródła. Tak, i to czoło fali będzie biegło z prędkością równą vf, z prędkością fali oczywiście. I pamiętając ten prosty wzór z kinematyki, możemy policzyć, ile czasu czoło fali będzie potrzebowało na przebycie tej drogi, stąd dotąd. I to będzie właśnie okres fali obserwowany przez tego obserwatora. Tak, czyli dzielimy tą odległość przez prędkość vf i otrzymujemy tutaj przed nawiasem tz, a tutaj sumę prędkości podzieloną przez prędkość fali. Tak, z kolei częstotliwość to będzie odwrotność tego okresu, czyli tutaj pierwszy czynnik to będzie 1 nad tz, czyli fz, częstotliwość źródła. Tak, odwracamy ten czynnik i mnożymy razy odwrotność tego czynnika, czyli prędkość fali podzielona przez prędkość fali plus prędkość źródła. Jak ten okres i częstotliwość się ma do okresu i częstotliwości źródła spoczywającego? No zobaczmy. W liczniku mamy coś większego niż vf, a wobec tego tu całość jest większa od okresu źródła. Natomiast tutaj dzielimy coś mniejszego przez coś większego, więc mamy coś mniejszego od jedynki razy fz, więc wynik będzie mniejszy niż fz. Mniejszy niż częstotliwość źródła. No i jest to logiczne. Źródło nam się oddala, impulsy wysyłane co tz sekund mają większą drogę do pokonania, więc docierają do obserwatora rzadziej. I teraz spróbujmy zastosować te wzory do przykładu z konkretnymi danymi, a dokładniej do przykładu, od którego zaczęliśmy we wprowadzeniu. Przypomnę Ci, że mieliśmy tam prędkość źródła równą 5 metrów na sekundę w prawo, prędkość fali 10 metrów na sekundę oraz okres fali wysyłanej przez źródło to była 1 sekunda na cykl. No i częstotliwość, odwrotność tego, czyli 1 Hz. Przekonajmy się, że zastosowanie naszych wzorów daje dokładnie takie same wyniki, jakie uzyskaliśmy w naszym przykładzie. I umówmy się, że jeśli to jest linia ruchu źródła, tu nasze źródło biegnie z prędkością źródła, to tutaj mamy obserwatora numer 1, tutaj mamy obserwatora numer 2, żeby nam było łatwiej oznaczyć wyniki. I teraz częstotliwość obserwatora numer 1, czyli tego, do którego źródło się zbliża, według naszego wzoru,
To jest co? To jest 1 Hz razy prędkość fali podzielona przez prędkość fali minus prędkość źródła. 10 metrów na sekundę minus 5 metrów na sekundę to jest 5 metrów na sekundę. Metry na sekundę się upraszczają, wynik wychodzi w hercach. 10 przez 5 to jest 2. Czyli nasza częstotliwość to są 2 herce. A stąd okres fali obserwowany przez tego eksperymentatora, czyli odwrotność naszej częstotliwości, to jest po prostu 1/2 sekundy na cykl. Ten wynik się zgadza z tym, co uzyskaliśmy w naszym przykładzie. A teraz dla obserwatora numer 2, gdy źródło się oddala, częstotliwość obserwowana przez drugiego obserwatora to będzie znowu 1 Hz razy prędkość fali, 10 metrów na sekundę, podzielona przez sumę prędkości fali i źródła, czyli 10 plus 5 to jest 15 metrów na sekundę. Metry na sekundę z metrami na sekundę się upraszczają. 10 przez 15 to jest 2 trzecie, czyli nasz wynik to 2 trzecie herca. Tak, a okres obserwowany przez tego eksperymentatora to jest odwrotność tego, czyli 3 drugie sekundy na każdy cykl. Czyli się zgadza. W kolejnym filmiku zajmiemy się ciekawym przypadkiem, kiedy prędkość źródła i prędkość fali są sobie równe. Do usłyszenia!